Dzisiaj w topowych teoriach spiskowych zadamy sobie pytanie, czy antychryst jest wśród nas? Rok 1555. Francuski lekarz Nostradamus publikuje swoje pierwsze przepowiednie. Mają one postać dość enigmatycznych czterowierszy, a nam znane są przede wszystkim z tego, że przewidują koniec świata. Warto zwrócić uwagę, że początek końca miałoby zwiastować nadejście trzech antychrystów, z czego to śmierć ostatniego zapoczątkuje apokalipsę. Większość badaczy dzieł Nostradamusa zgadza się, że pierwszym antychrystem był Napoleon, a drugim Hitler. Jednak tożsamość trzeciego wciąż pozostaje nierozszyfrowana. Autor przepowiedni nazywa go imieniem Mabus. Oczywiście dzisiaj istnieją znane osoby o nazwisku Mabus, jednak większość badaczy zgadza się, że nazwa ta jest rodzajem kodu. A niektórzy sugerują, że nowym antychrystem może się okazać którykolwiek z dzisiejszych przywódców. Na szczęście Nostradamus pozostawił nam trochę więcej wskazówek w swoich przepowiedniach. Po pierwsze podkreślił, że trzeci antychryst nadejdzie ze wschodu, czyli raczej nie z zachodniej Europy ani Ameryki. Po drugie, będzie on wyznawcą islamu albo nawet muzułmańskim przywódcą. Jeśli tak, to bardzo możliwe, że właśnie jesteśmy świadkami początku apokalipsy. Jednak wielu historyków twierdzi, że samo imię Mabus w przepowiedniach nie jest określeniem trzeciego antychrysta. Ale Nostradamus miał go użyć w odniesieniu do żyjącego w jego czasach niderlandzkiego malarza Jana Mabuse. Niestety nie ułatwia zadania to, że przepowiednie Nostradamusa są niezwykle tajemnicze i pokrętne. I bardzo możliwe, że z tego powodu nigdy nie poznamy ich prawdziwego znaczenia. Albo zrozumiemy je, gdy będzie już za późno. A co ty myślisz na temat przepowiedni Nostradamusa? Może sam próbowałeś je kiedyś rozszyfrować? No i oczywiście, czy to możliwe, że któryś z dzisiejszych przywódców zapoczątkuje koniec świata? Napisz w komentarzu i nie zapomnij subskrybować po więcej topowych teorii spiskowych. Do zobaczenia wkrótce.